ale są nim dni gorące, dwa dni blisko, bliziuteńko, to jest wasze, babciu i dziadku, święto. W dzisiejszym święcie my, wnuki, życzymy wam zdrowia, szczęścia najgoręcej. Wiele cierpliwości co dzień, dużo siły, pogody, radości i uśmiechów miłych. Pieniędzy, a jakże, a kłopotów wcale. W poście zaś powagi, zabaw, karnawale. Ciepłych butów w zimie, w lecie dużo słońca, można by wam życzyć i życzyć bez końca. Ja też pragnę wam złożyć życzenia, dużo zdrowia, szczęścia i słodyczy. To nie koniec życzeń, jeszcze emerytury życzę wam większej. Niech każdy dzień tygodnie da wam gwarancję spełnienia. W poniedziałek pomyślności, a we wtorek kosz radości. W środę, czwartki precz zmartwienia, niech i w piątki strapień nie ma. Na sobotę i niedzielę życzymy odpoczynku wiele. W dniu waszego święta pragniemy podziękować wam za to, że po prostu jesteście przy nas. W naszych myślach towarzyszycie nam w chwilach szczęścia i wtedy, kiedy potrzebujemy pomocy. Jest tyle słów przeróżnej treści i właśnie dobre je próbuję. Myślę, że w jednym to się streści. Co chcę wyrazić, to dziękuję. Może to mało i zbyt skromnie, lecz skromność właśnie nam pasuje. Z całego serca i ogromnie za wszystko babciom i dziadkom dziś dziękuję! Mamy was, kochamy całym sercem, radości chcemy wam dać jak najwięcej. Nasze buzie uśmiechnięte, niech życzenia są przepiękne. Żyj babuniu, żyj dziaduniu, latek so! Waszego święta życzymy wam od samorządu i wszystkich uczniów szczere i serdeczne życzenia. Długich lat życia, przepełnionych zdrowiem, pogody ducha, pomyślności i ludzkiej życzliwości. Dni pełnych słońca i radości oraz wszystkiego, co najpiękniejsze i najmilsze w życiu.